si può far vedere. Quella è la foto dell'interno della casa, vedi? Moi drodzy, jesteśmy przed domem Quienato, Padre Pio, vero? No, la casa natale è giù in paese. Questa è la casa di campagna dove venivano a lavorare la terra. Avevano un po' di terreno qui. Padre Pio, E lui veniva, dai genitori. E lui veniva da piccolino, è venuto anche da frate. E qui avvenne la prima volta le stigmate. Tutaj przychodził święty ojciec Pio do tego domu. To był domek jego rodziców, ojca Pio. Tutaj mieli też swój teren do uprawy roli obok. I ojciec Pio często przychodził tutaj. Przybył tutaj też jako niejednokrotnie i tutaj, w tym miejscu, otrzymał stygmaty. Qui riceve stygmate. Sì, questa casa conserva ancora tutti gli attrezzi di lavoro dei genitori quando lavoravano qui la terra. Qui ci mangiava anche la prima Ojciec lavoro Pio genitori. też tutaj Adesso andiamo posilał się. Tu widzimy pokój, jak wyglądał to mieszkanie. O, widzimy właśnie, proszę zobaczyć, widać to wszystko, co służyło do pracy na roli, nie? Rodzicom ojca Pio. I A genitori padre Pio lavorava per terra anche? aiutava i Ah, genitori, sì. widzicie, ojciec Pio też pomagał Aiutava. rodzicom tutaj na tej E roli. da piccolino pascolava anche le pecore qui. A kiedy był małym chłopcem, ojciec Pio pasał również owce tutaj, właśnie Qui tutaj sono le wokół. foto dei genitori, lui quando era fra giovane frate. Tutaj widzimy fotografie rodziców ojca Pio, proszę bardzo, mama i tato ojca Pio, a tutaj ojciec Pio jako młody zakonnik. E qui, tutaj otrzymał stygmaty te niewidoczne, chociaż, jak mówi ojciec, one były widoczne, czerwone, zaczerwienione. To ojciec Pio, padre Pio, chiesto, che le stigmate. Fossero invisibili, voleva soffrire nel Ojciec nascondimento. Pio chciał, żeby te stygmaty nie były widoczne. Chciał cierpieć właśnie w ukryciu. Ma il Signore deciso diverso, Diversamente, vero? sì. Ale Pan Jezus zdecydował inaczej. Fu qui che conobbe per la prima volta i cappuccini. Questo fra Camillo è stato il frate questuante che veniva a raccogliere l'elemosina. E conobbe Padre Pio, quando ha visto questo frate, è rimasto impressionato dalla figura e da allora decise: voglio farmi frate con la barba. A widzicie, kiedy ojciec Pio był małym chłopcem, tutaj przebywał i wtedy przyszedł tu do tego domu Fra Camillo si chiama. ojciec Camillo, który chodził i prosił o jałmużnę. I kiedy mały ojciec Pio zobaczył właśnie tego zakonnika, ja też chcę być takim, powiedział. I też chciałbym mieć taką brodę. Tak mówi ojciec tutaj nasz Marciano. Tutaj się zrodziło w nim pragnienie zostania zakonnikiem kapucynem. Adesso ci richiamo sul luogo dove avvenne la stigmatizzazione. A teraz pójdziemy do miejsca, gdzie otrzymał stygmaty ojciec Pio. Te pierwsze stygmaty od Pana Jezusa. Ma sofferenza era uguale, no? Accompagnato da un forte dolore. Adesso vi faccio vedere il passo della lettera che abbiamo messo vicino a lui. Adesso compro per lui questa cosa ci metti? Sì, per i prezzi. Il zucchetto. Sì. Senti, allora da qui comincia il terreno Tutaj zaczyna się teren, który della należał do famiglia rodziców, do rodziny ojca Pio. della To była famiglia. ziemia właśnie należąca do rodziny ojca Pio. Przychodzą się modlić, zobaczmy. Jest tutaj visitato da tante persone, da migliaia di persone ogni anno. Bardzo wiele osób przybywa tutaj każdego roku. Abbiamo creato anche un po' di spazio per la preghiera all'aperto. Jest też możliwość pomodlenia się na zewnątrz, zobaczmy, Matka Si può Boża Lourdes. celebrare anche all'aperto. Można też odprawić mszę świętą tutaj na zewnątrz. E adesso ti faccio vedere un'altra cosa. Un giorno, papà di Padre Pio cercava qui l'acqua. Któregoś razu ojciec, tato ojca Pio, szukał wody Voleva tutaj. fare un pozzo. Chciał mieć studnię. Allora,
a skała do diverse parti. Więc ojciec próbował, wykopał, kopał tutaj w różnych miejscach. No, trovava mai. I nigdzie wody nie znajdował. Padre Pio era piccolino. A ojciec Pio był mały wtedy. A un certo punto vide il papà un po' nervoso. Kiedy zobaczył, że tato jest podenerwowany, bo tej wody nie może odnaleźć i jest bardzo zmęczony. E gli disse, qui devi scavare, qui c'è l'acqua. I powiedział wtedy do swojego taty, tutaj tato musisz kopać, tu jest woda, w tym miejscu. Il papà disse, ma chi te l'ha detto? Wtedy tato zapytał go, a kto ci to powiedział, że tam jest woda? Me l'ha detto Gesù. A wtedy mały chłopczyk, dzisiaj święty ojciec Pio powiedział to taty, to mi powiedział Jezus. E dopo 3-4 metri cominciarono a trovare l'acqua. I po 3-4 metrach odnaleźli wodę. Però papà disse, beh, faccio l'ultimo tentativo. Dlatego, ale ojciec powiedział, to już będzie ostatnie miejsce, gdzie będę próbował. Se non trovo l'acqua, questa sarà la tua tomba. Ojciec mu powiedział, jak nie znajdę tam wody, to będzie twój grób. Trovo l'acqua. Znalazł wodę. I tu właśnie, to jest ta studnia. Jest woda? No, è bloccato adesso. Zablokowana. Ale jest, l'acqua c'è. Woda jest na pewno, także, ale zamknięta. Kaplica jest zadedykowana świętemu Franciszkowi. Perché padre Pio era ancora vivente, non poteva dedicarsi a lui la cappella. Dlatego, że ojciec Pio był jeszcze tutaj na ziemi, żył na ziemi, więc nie mógł być, to być kaplica jemu jakoś w żaden sposób dedykowana. Quando si raccontò che padre Pio poi ha messo fuori queste esperienze che ebbe qui. Il racconto delle stimmate, allora cominciarono a conservare il posto, a recuperare l'albero, l'olmo, quello che oggi rimane secco chiaramente. Qui diceva stigmate. Ed era il luogo dove kiedy dopiero ojciec Pio powiedział, że stygmaty, te pierwsze, niewidoczne, ale już bardzo sprawiające ból, stygmaty otrzymał tutaj, w tym miejscu, gdzie jest to drzewo, wtedy to miejsce przechowano, jakoś zabezpieczono i dziś jest kaplica. Tutaj widzimy właśnie taką scenę, kiedy ojciec Pio modlił się. Allora si è trovato alle mani il rosso. Kiedy się modlił, tak jak widzimy tutaj na tej figurze ojca Pio, kiedy ojciec Pio się tutaj modlił, nagle zobaczył na swoich dłoniach właśnie te zaczerwienienia. Stygmaty non sanguinanti. To były stygmaty niekrwawiące. Però aveva il dolore forte. Ale miał bardzo już wtedy duży ból. Qui c'è un pezzo della lettera che noi abbiamo messo di come racconta come è avvenuta la stigmatizzazione. Tutaj jest też fragment listu, którym ojciec Pio mówi, jak te stygmaty, jak to się stało. Sam ojciec Pio opisuje. Ja i może przetłumaczę ten list. Proszę tutaj kamerę bliżej. Przetłumaczę. Wczorajszego wieczoru tutaj stała się rzecz niesamowita. Nie umiem sobie tego wytłumaczyć. Pomiędzy tutaj palmą, obok tej palmy, na moich dłoniach pokazały się takie plamy czerwone, które nie duże, ale poczułem też ogromny ból. Ten ból był bardzo duży. Przede wszystkim czułem go na lewej ręce i ten ból czuję cały czas. Także na moich stopach czuję taki sam ból. To się już dzieje i to odczuwam od jednego roku. Quindi è conservato il luogo dove avvenne la prima crocifissione. Qui c'era una piccola capanna che avevano fatto i parenti, dove lui si diceva le preghiere. Ah,
l'albero era molto più grande, però oggi, oggi è conservato questo che era. C'è molto bello sotto te. Però il luogo dove avvenne, questo è il luogo. Allora tu dai, come te conservavi, lì era qualche cappellina, la Madonna, cosa c'era? Niente, niente, c'era una capannetta di paglia, infatti i parenti, dove lui si diceva le preghiere. Ah, mi eriti così detto con tacchi, tacchi nami, non lo so powiedzieć, koło tej drzewa i tam oni przychodzili się modlić. Tutaj to wszystko się stało. Mentre alle spalle della cappella sono le pietre che lui chiamava il mio grande seggiolone dove si sedeva, adesso le andiamo a vedere. A teraz zobaczmy te, te, te wielkie skały, te, te wielkie kamienie, które też były tutaj wokół. Andiamo più vicino e lo spiego. A więc tutaj mamy też kamienie. Ojciec Pio mówił, to były moje, moje jakby, no, sedzielon, nie wiem jak po polsku będzie przetłumaczyć, ale, ale moje... Ojciec Pio nazywał te kamienie, to są moje krzesła, moje miejsca, na którym mogę usiąść. I często siedział na tych kamieniach. Ci sedeva spesso qui. E questa era la sua campagna. To było jego pole. Ancora alberi del tempo, questi qua sono dei fichi che stanno uscendo di nuovo. C'erano già te drzewa były w czasie quando era piccolo. Questi qui sono stati messi dopo i pini. Però era i fichi, alberi da frutto. Drzewa tutaj owocowe były za czasu kiedy on był małym chłopcem tutaj ojciec Pio. O, e siccome noi ecco qui sappiamo che padre Pio per la prima volta ha ricevuto le stimmate, abbiamo ideato una via cruci, stiamo completando. I mając świadomość, my zakonnicy, że ojciec Pio tutaj otrzymał stygmaty, te pierwsze, postanowiliśmy właśnie przygotować drogę krzyżową, do której pomogliście właśnie w różny sposób, finansowy również. È già in costruzione. Io ringrazio da questo luogo anche il popolo polacco che attraverso il pellegrinaggio delle reliquie ci ha lasciato anche l'offerta per continuare i lavori. Ja bardzo dziękuję wszystkim Polakom, wszystkim, którzy zresztą złożyliście, którzy pomogli tutaj nam do tego, byśmy tę drogę krzyżową mogli wykonać. U nas ta trzemeka. Prima che tu vai via, vorrei farla inaugurare. Powiedzmy, io lo dico, no? 14. 15 stacji. 15, no. Quella di sulle. Moi drodzy, będzie 15 stacji drogi krzyżowej. Każda z tej stacji to koszt 3,5 tysiąca euro. I dlatego możemy powiedzieć, tak przez te trzy razy przywiozłem tutaj 12 tysięcy ponad. Teraz 4 ponad tysiące też udało się zgromadzić tutaj na tą drogę krzyżową, czyli takie trzy stacje mamy polskie. Quindi siamo costretti a pavimentare anche se arrivano le carrozzelle degli ammalati, se vogliamo. Moi drodzy, oczywiście stacje drogi krzyżowej zostały już niektórzy, już sami niektórzy ludzie chcieli ofiarę złożyć na konkretną, natomiast pieniążki, które złożyliśmy, Polacy, będą wykorzystane na tak zwane płytki, które będą ludzie mogli przechodzić, bo tutaj jest błoto, czyli no ale wszystko się włącza w całą tę drogę krzyżową. Patronami degli ulivi antichi. Che riprendono un po' come l'idea del Getsemani. Te olive, te drzewa oliwkowe antyczne, które mają właśnie nam przypominać ogród oliwy. Quindi siamo a buon punto, però bisogna un altro poco e quindi terminare. Jesteśmy w dobrym momencie, no ale trzeba skończyć. Forse a maggio, no? Sì. Molto probabile. Padre Marciano mówi, że w maju
powinna być już inauguracja. I będzie tu napis też. Polacy mieli w tym udział. Perdone, poi prima stazione, l'ultima è quella lì, la risurrezione. E qui in mezzo, nel venire qui qua, qui viene una cappella di devozione. Tutaj będzie też kaplica dove ci sarà l'immagine della Madonna, la statua che Padre Pio venerava qui a Pietrelcina. I w tej kaplicy, którą tu chcemy też wybudować, będzie figura Matki Bożej, którą on bardzo czcił. E poi accanto alla Madonna, Padre Pio e Giovanni Paolo II. I my chcemy, aby obok Matki Bożej była figura Jana Pawła II. Ora sì. Poi anche un pochino lasciare da questo, se noi lo portiamo per quella figura sì, di Giovanni Paolo certo, della Polonia. Certo. Ja poprosiłem, certo. Żeby część tych naszych środków finansowych można było przekazać na figurę Jana Pawła II, która będzie. E też... non poteva mancare perché lui ha beatificato e canonizzato Padre. Nie można było właśnie Jana Pawła II tutaj nie w żaden sposób pominąć, bo przecież on, Jan Paweł II, wiemy, beatyfikował i kanonizował i due Ojca amanti di Maria. Zakochani w Matce Bożej, oni obydwaj. A ja dodaję zawsze Ojca Charbela, także, ale on też go zna. I odico anche San Charbel. Anche San Charbel, certo. Także certo. I święty Charbel. Certo. Bene. Allora siamo veramente. Speriamo bene. Speriamo noi bene. Ritorneremo. Speriamo anche la provvidenza. Sicuramente ritorneremo qui, questa via Crucis Bella. Noi ritorneremo a maggio per la benedizione. Vengo, posso concelebrare. Certo. Będę też koncelebrował mszę świętą, otwarcie tej drogi krzyżowej, jeśli Bóg da zdrowie. No i zapraszam, jakby ktoś chciał w pielgrzymce przyjechać wtedy na otwarcie tej drogi krzyżowej do Pietrelciny. Zapraszam z Polski. Tutaj będzie ta droga. Quale giorno potrebbe esserci in maggio? Non è stata ancora stabilita la giornata, però noi pensiamo o prima o subito dopo. 13 sarebbe bello. Lo so. Però o prima o subito dopo il 25 maggio che è la nascita di Padre. Ah, będzie albo vediamo przed 25 maja, albo zaraz po 25 maja, czyli data, kiedy urodził się święty ojciec Pio. Będziemy się tu modlić. Speriamo bene, che il Signore ci aiuti. Ja na nasze przyjazd domu świętego ojca Charbela, gdy będziemy we wrześniu 70 km stąd, we wrześniu będziemy 70 km stąd, w Pompeji, 75 km da Pompeji, blisko. Myślę, że przyjedziemy chociaż na chwilę tu do tego miejsca. Może się uda, byśmy podjechali wszyscy i też mieli tu wspólną drogę krzyżową.